Just hard enough. Pero todavía hay de que respirar. Feeling like I'm finally done with love. Runs like a drug down through my blood. Pero no es el momento en que parar. La fuerza y el hambre que tiene mi gente. La raza morena lo lleva la vena. Hunger in my heart, I'm an animal. Porque todavía hay de que respirar. Ooh, she never settled down for a second place. Looks so sweet, but you can't taste. See it in my face, she won't hesitate. She won't hesitate. La fuerza y el hambre que tiene mi gente. La raza morena lo lleva la vena. Do pierwszego miejsca brakuje im jeszcze kilku punktów, ale do końca sezonu jeszcze kilka kolejek. Wygląda na to, że przy swojej klasie zgromadzą przez ten czas potrzebną liczbę punktów. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj czwórką z tyłu, a z piątką w środku, z jednym napastnikiem na szpicy. No, z tym, że jest to ofensywny wariant 4-5-1, w którym dominacja w środku pola ma nie tylko chronić przed atakami rywali, ale też zapewniać więcej piłek wysuniętemu napastnikowi. Dwaj grający bliżej niego pomocnicy mogą obsługiwać go podaniami. No, strzela! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Sven Schindlin, Eddie Franis.
Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Bramkarz pewnie interweniował przy tym strzale z daleka. Modric. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, panie sędzio, taki faul przy wyjściu na czystą pozycję. I sędzia pokazuje czerwoną kartkę. Absolutnie słuszna decyzja arbitra. Droga do bramki była już przecież pusta. No i przejęli w ostatniej chwili. Giovanni Moreno. O wiele za wysoko, bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Luka Modric. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Moreno. Źle kryje, jest okazja. Dośrodkowanie, tam jest Ba. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Aguero. Guarín. Moreno. Dembaba. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Dośrodkowanie, tam jest Ba. Wspaniała obrona, było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks, wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Dobra decyzja arbitra, drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Subasic. Sergio Aguero. Aguero i... Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę państwa. Tylko jakiś kataklizm, jakaś katastrofa mogłaby dzisiaj pozbawić kibiców radości z okazji awansu ich drużyny. Nie cieszmy się przedwcześnie, zostało jeszcze trochę czasu. Chociaż sam wątpię, czy przeciwnik zdoła ich gdzieś zatrzymać. Moreno! Pudło mimo źle ustawionego bramkarza. Z tej pozycji minąć się z bramką to naprawdę wyczyn. Ostrzolek. Eden Hazard. Dobra pozycja do oddania strzału. Strzela! Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Popatrzmy, Jacku, na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Sergio Aguero. Już na pierwszy rzut oka widać, że ten zawodnik czuje się w drużynie jak ryba w wodzie. To prawda, to się aż rzuca w oczy, jak wiele radości daje mu granie. Ale szansa Aguero! Aguero zmierza z piłką, strzela Aguero! Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Sven Schindlin. Ładnie pomyślane. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. I będziemy mieli wrzut z autu. Moreno. Niecelne dośrodkowanie. Wyjdzie za linię końcową. Ach,
Szkoda, minimalnie nad poprzeczką. Pomysł miał dobry, był w dobrym miejscu, by spróbować wrzucić piłkę bramkarzowi za kołnierz, ale powinien lepiej dobrać siłę tego kopnięcia. Dobre podanie za plecy obrońców. Minął bramkarza i co teraz zrobi? Ależ był blisko, pięknie popędził na bramkę rywali, zabrakło precyzji. Powinien zachować koncentrację i spokój do końca. Wybiega na pozycję. Sergio Aguero kieruje piłkę do bramki. I nie ma bramki. Bramkarz był tam, gdzie powinien. Klasowa interwencja naprawdę najwyższej próby. Będzie kolejny rzut rożny. Hazard ładnie z rzut rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację. Ach, szkoda, niestety nie ma bramki. Ma do kogo zagrać. Sergio Aguero. Aguero i... Strzał Aguero i tak, bramka. Ależ on dziś wyśmienicie gra, aż miło popatrzeć. Dopiero pierwsza połowa, ma teraz szansę. Ach, szkoda, strata. Rozpoczynają kontratak. Moreno. No i przejęli w ostatniej chwili. Sędzia pokazał, że będzie rzut rożny. Ciekawe, jak go rozegrają. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. I będziemy mieli kolejny rzut rożny. Centruje z rogu w pole karne. Ach, szkoda tej okazji. Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Nieudane podanie, piłka opuszcza boisko i mamy aut. Guarin. Cao Yanding. Moreno. Brutalne wejście. Arbiter nie może tolerować takich zagrań. Będzie czerwona kartka. I proszę, sędzia sięga po czerwony kartonik. Co też ten zawodnik zrobił najlepszego? Osłabiać zespół w takim meczu? Guarin. Cao Yanding. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Wychodzą do kontrataku. Czy zdołają Strzela! Ależ interwencja, proszę państwa. Myślę, że większość już widziała piłkę w bramce. Cały stadion złapał się za głowę. Brawa za tę obronę. Hazard dośrodkowuje z rożnego w pole karne. Jak oceniasz grę Sergio Aguero w pierwszych 45 minutach meczu? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Bramkarz mocno i daleko wybija. Kun Aguero złapany na spalonym. Będzie zmiana zawodnika. Już blisko pola karnego. Ach, wydawało się, że a jednak przejął.
Wang Kyun. Ryzykował. Rzut wolny niebezpiecznie blisko bramki. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Ach, jak niewiele brakowało tuż nad poprzeczką. Nie zdołał nadać piłce odpowiedniej rotacji, żeby jeszcze zdążyła wpaść w światło bramki, ale strzał i tak był ładny. Dembaba. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Centra w pole karne, przepychanki. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Eden Hazard! No tak, żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Ma za sobą naprawdę dobry mecz. Teraz trener daje mu odpocząć. Sergio Aguero kieruje piłkę do bramki. Zaraz będą dośrodkowywali rzut rożnego. Hazard ładnie zrzut. Varan musi to trafić. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. No piłkę odebrał i stracił. Piłkę przejmują rywale. Sergio Aguero. Uderza. Ciekaw jestem, czy ten rzut rożny coś zmieni w tym spotkaniu. Krótko do kolegi. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Aguero. Fantastyczna interwencja. Stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo. Eden Hazard. Zupełnie niepotrzebna strata. Źle wymierzone podanie. No, już blisko pole karne. Kuco. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Nie jest sam. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Może stąd strzelać! No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Wszyscy oczekiwali wysokiej wygranej, no i mają satysfakcję. Przeciwnik nie zawiesił zbyt wysoko poprzeczki. Hazard. Eden Hazard ma mnóstwo miejsca na skrzydle.
Przed szansą Hazard. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Coming off the pitch, number 10, Mohamed Salah. To be replaced by number 24, Hulk. Zdecydował się na strzał. Będą mieli szansę, bowiem będą wykonywali rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego, w szesnastkę. Ach, to bramka! Stopniała ta przewaga, ale ciągle jeszcze brakuje paru trafień do remisu. Ożywienie w szeregach drużyny, chyba wierzą, że jeszcze nie wszystko stracone. My też w to wierzymy. No, będzie gol! Piłka nie znajdzie drogi do bramki, strzał zablokował. Po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do bramki. Ale on dzisiaj jest skuteczny. Trafia do bramki już drugi raz. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Guarin. Wang Yun. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. I co? Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Następny. Oj, pomysł ciekawy, ale wykonanie mocno nieudane. Cóż, przynajmniej mieliśmy widowiskowe uderzenie. Baedziadziun.